TL55x30. Ta tajemnicza nazwa to tytuł wystawy malarskiej Tomasza Lubaszki otwartej w Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu. O wystawie rozmawialiśmy z dyrektor Biura Wystaw Artystycznych, panią Małgorzatą Szymlet-Piotrowską. Tomasz Lubaszka jest artystą zamieszkałym w Częstochowie. Jest absolwentem Częstochowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wydziału Malarstwa, który był zaczynem i promotorem bardzo, bardzo wielu znakomitych osobowości twórczych. Zresztą w swoim czasie Tomek Lubaszka też pracował na tym oddziale jako asystent. Jest autorem ponad 100 wystaw zbiorowych, współautorem, laureatem wielu prestiżowych nagród. Ma też na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych. Tytuł dzisiejszej jest taki zaszyfrowany: TL55/30. TL to jest na pewno Tomasz Lubaszka, 55 to jest wiek, a 30 to jest być może ilość wystaw indywidualnych i ta nasza jest 30, ale jeszcze dopytam autora, bo na razie tylko się tego domyślam. Czy pan Tomasz już wcześniej tutaj w Biurze Wystaw Artystycznych wystawiał swoje prace? Dwukrotnie mieliśmy taką okazję. Kilka lat temu była wystawa zbiorowa zatytułowana Namaste. To była wystawa będąca plonem podróży kilkunastu artystów w Tybecie. I kilka lat temu w wystawie poplenerowej, pleneru klasztornego, na którym Tomasz Lubaszka też był gościem. Także dwa razy mieliśmy już okazję widzieć pracę Tomka do tego stopnia, że jeżeli wiele moich znajomych, dowiadując się, że jest Tomasz Lubaszka w Sieradzu, byli po prostu zachwyceni, że nareszcie będzie szansa zobaczyć tę pracę w dużym, tak znakomitym wyborze, jak to zobaczymy za chwilę. Jakie odczucia budzą te jego prace? Jaka to jest tematyka? To jest właśnie taka tematyka, która pozornie wygląda na bardzo czytelną, bardzo łagodną i delikatną w odbiorze, ale myślę, że w tych tematach, w tych obrazach są zawarte bardzo głębokie treści, które sięgają wręcz do filozofii, nawet filozofii, może za dużo powiedziane, w czasach prehistorycznych filozofii nie było, ale do czasów, kiedy człowiek w ogóle zaczął zajmować się sztuką, kiedy po raz pierwszy wziął jakiś być może patyk czy jakiś kamień i zaczął rzeźbić, żłobić w ścianie jaskini. Nawet technika malowania Tomka, bo te obrazy, podłoże jest nie zbudowane tylko z farby, ale jest po prostu z piasku. Wspomniała pani dyrektor, że pan Tomasz ma na swoim koncie dużo nagród i wyróżnień. To jak dawno zajmuje się malarstwem? Jeżeli ma 55 lat, jak miał 25 lat, skończył studia, 30 lat, a może to jest właśnie ta 30 zawarta w tytule, że 30 lat pracy twórczej, bardzo możliwe, świetny trop. Właśnie, do kiedy potrwa ta wystawa? Wystawa będzie czynna do 29 kwietnia.